Czołem ludziska! Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu skończyliśmy Deadbolta, a na jego miejsce wskoczył Braid, pierwsza gra logiczna od Jonathana Blowa, twórcy The Witness. Przyjęliście ją z dużym entuzjazmem, więc spróbuję przejść ją z wami całą. Nie wiem tylko czy na 100%, bo niektóre zagadki są wredne i czasochłonne, ale zobaczymy jak to będzie. Braid pojawiać się będzie w poniedziałki i czwartki. Poza tym na kanale pojawią się odcinki z Enter the Gungeon w środę i soboty, Stardew Valley we wtorki i piątki oraz Liars of Fear w późne wtorkowe wieczory. Jak co tydzień czas na kolejne głosowanie, poprzednio na niedzielny odcinek wybraliście Switch Cars. Na obecnych 6 kandydatów możecie głosować w coniedzielnej grankiecie. Dlaczego 6? Robię mały eksperyment i tym razem łączę dogrywkę z powrotem do przyszłości. Po 3 kandydatów każda. Link do ankiety znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszakigraszek.pl. Na koniec jak zwykle pytanie tygodnia, które brzmi: w co będziesz pociskał w majówkę? Dajcie znać w komentarzach. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie, że nowy odcinek pojawia się codziennie o 16. Wszystkie gry razem z harmonogramem możecie podejrzeć na stronie www.staszekigraszek.pl. Najważniejsze aktualności znajdziecie na facebookowym fanpage'u oraz na grupie, a wspierać moją YouTube'ową twórczość możecie w serwisie Patronite. Ode mnie jak zawsze wielka piona. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!